Warsza Noach Oto dzieje Noacha. Noach był mężem sprawiedliwym. Nieskazitelnym był on za czasów swoich. Z Bogiem postępował Noach. I spłodził Noach trzech synów, Szema, Hama i Jafeta. I skażona była ziemia przed Bogiem i napełniła się ziemia bezprawiem. I widział Bóg ziemię, a oto skażona bo skaziło wszelkie ciało drogę swą na ziemi. I rzekł Bóg do Noacha, koniec wszelkiego ciała przyszedł przede mną, bo napełniła się ziemia bezprawiem przez nich i tak oto zniweczę ich z ponad ziemi. Zbuduj sobie korab z drzewa cyprysowego. Przegrody poczynisz w korabiu i pokryjesz je z wewnątrz i z zewnątrz smołowcem. A tak oto urządzisz go. Trzysta łokci długość korabia Pięćdziesiąt łokci szerokość jego, a trzydzieści łokci wysokość jego. Otwory poczynisz w korabiu i aż na łokieć zwężysz go, wzwyż. A drzwi korabia z boku jego umieścisz, o dolnych, średnich i wyższych piętrach uczynisz go. A ja oto sprowadzam potop, wody na ziemię, by zniweczyć wszelkie ciało, w którym dech życia jest spod nieba. Wszystko, co na ziemi, wyginie. Ustanowię zaś przymierze moje z tobą i w niej idziesz do korabia. Ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. Z wszystkiego też, co żyje z wszelkiego ciała, po parze z każdego wprowadzisz do korabia, abyś zachował je z sobą. samiec i samica niech będą. Z ptactwa według rodzaju jego i z bydła według rodzaju jego, po parze z każdego niechaj w niej idą do ciebie, aby zachowane zostały. Ty zaś nabierzesz sobie wszelakiej strawy na pokarm, a nagromadź ją u siebie, aby była tobie i im na pokarm. I uczynił to Noach. Podług wszystkiego, co polecił mu Bóg, tak uczynił. I rzekł Bóg do Noacha. Wnijć ty i przystek dom twój do korabia, bo ciebie upatrzyłem jako sprawiedliwego przede mną w wieku tym. Ze wszelkiego bydła czystego zabierzesz ze sobą po siedmioro. Samca i samice jego, ze zwierząt zaś nieczystych, poparzę, samca i samice jego. Również z ptactwa nieba po siedmioro, samca i samice, aby zachować nasienie na powierzchni całej ziemi. Bo po dniach jeszcze siedmiu spuszczę deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy i zgładzę wszelki byt, który utworzyłem z oblicza ziemi. I spełnił Noach wszystko tak, jak polecił mu Bóg. A Noach był wtedy w wieku sześciuset lat. I nastał potop. Wody na ziemi. I wszedł Noach i synowie jego, i żona jego, i żony synów jego z nim do Korabia z powodu wód potopu. Z bydła czystego i ze zwierząt nieczystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co się porusza na ziemi. Po parze weszły do Noacha, do Korabia, samiec i samica, jak polecił Bóg Noachowi. I stało się po siedmiu dniach, iż wody potopu nastały na ziemi. Roku sześćsetnego życia Noacha, miesiąca drugiego, siedemnastego dnia miesiąca w tenże dzień rozwarły się wszystkie źródła otchłani bezmiernej, a z pusty niebios się roztworzyły. I spadł deszcz na ziemię czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Onego właśnie dnia wszedł Noach i Szem i Ham i Jafet, synowie Noacha i żona Noacha, i trzy żony synów Jego z nimi do korabia. Oni i wszelki zwierz według rodzaju swego, i wszelkie bydło według rodzaju swego, i wszelki płas pełzający po ziemi według rodzaju swego, i wszystko, co lata według rodzaju swego, wszelakie ptactwo skrzydlate. I tak weszło do Noacha do korabia po parze z każdego ciała, w którym był dech żywota. A które weszły, samiec i samica z każdego ciała weszły. Jako polecił mu Bóg, i zamknął Bóg za nim. Był tedy potop przez czterdzieści dni na ziemi, i wezbrały wody, i podniosły korab, i uniósł się wysoko nad ziemią. I wzmogły się wody i wezbrały bardzo na ziemi. I pływał korab po powierzchni wody. A wody wzmagały się coraz bardziej na ziemi, i pokryły się wszystkie góry wysokie co pod całym niebem. Piętnaście łokci wzwyż wzmogły się wody i zakryte zostały góry. I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi, z ptactwa i z bydła i ze zwierząt i z wszelkiego roju rojącego się na ziemi i wszyscy ludzie. Wszystko, w czyich nozdrzach tchnący dech żywota ze wszystkiego, co na lądzie było, pomarło. I tak zgładził Wszystek byt na obliczu ziemi, od człowieka do bydlęcia, i płazu, i ptaka nieba, i zgładzone zostały z ziemi. A pozostał tylko Noach, i co było z nim w korabiu. I opanowały wody ziemię sto pięćdziesiąt dni. Ale wspomniał Bóg na Noacha, i na wszystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które było z nim w korabiu, i powiódł Bóg wiatr po ziemi, i uciszyły się wody. I zawarły się źródła otchłani i upusty niebios i wstrzymany był deszcz z nieba. I zaczęły ustępować wody z ponad ziemi, wciąż ustępując, i opadły wody po upływie 150 dni. I osiadł korab miesiąca siódmego 17 dnia miesiąca na górach ararat. A wody wciąż opadały aż do miesiąca dziesiątego. Dziesiątego Pierwszego tegoż miesiąca ukazały się wierzchołki gór. I stało się, po upływie czterdziestu dni, otworzył Noach okno korabia, które był uczynił. I wypuścił kruka, a ten latał wciąż tam i na powrót, póki nie oschły wody na ziemi. Wtedy wypuścił gołębice od siebie, aby zobaczyć, czy zmniejszyły się wody na powierzchni ziemi. Ale nie znalazła gołębica przystanku dla stopy swojej i wróciła do niego do korabia, bo była jeszcze woda na powierzchni całej ziemi. I wyciągnął rękę swoją i wziął ją i wpuścił ją do siebie do korabia. I przeczekawszy jeszcze siedem dni dalszych znów wypuścił gołębicę z korabia. I wróciła do niego gołębica pod wieczór, a oto liść oliwnika zerwany w dzióbku jej. I poznał Noach, że zmniejszyły się wody na ziemi. I przeczekał jeszcze siedmi dni dalszych i wypuścił gołębice. Ale nie wróciła więcej do niego. I stało się sześćsetnego pierwszego roku, miesiąca pierwszego, pierwszego dnia miesiąca, oschły wody z ziemi. I zdjął Noach dach korabia i spojrzał, a oto oschła powierzchnia ziemi. A miesiąca wtorego, dwudziestego siódmego dnia miesiąca, wyschła ziemia. I powiedział Bóg do Noacha i rzekł: Wyjdź skorabia Ty i żona Twoja i synowie Twoi i żony synów Twoich z Tobą. Wszystkie zwierzęta, które z Tobą są z wszelkiego ciała, z ptactwa i z bydła, i z wszelkiego robactwa pełzającego po ziemi, wywiedź ze sobą, aby się roiły na ziemi i rozradzały i rozmnażały na ziemi. I wyszedł Noach i synowie Jego i żona Jego i żony synów Jego z nim, Wszelkie zwierzę, wszelkie robactwo i wszelkie ptactwo, wszystko, co pełza po ziemi podług rodzajów swoich wyszły z korabia. I zbudował Noach ofiarnicę wiekuistemu, i wziął z każdego bydła czystego i złożył całopalenia na ofiarnicy. I przyjął wiekuisty z zadowoleniem woń wdzięczną i rzekł wiekuisty w sercu swojem, nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka. Bo zamysł serca ludzkiego zły od młodości jego, i nie będę więcej zatracał wszelkiego życia, jakem uczynił. A póki trwać będzie ziemia, siew i żniwo, i mróz i upał, i lato i zima, i dzień i noc nie ustaną. I pobłogosławił Bóg Noacha i synów jego i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. A bojaźń i trwoga wasza niech będzie nad wszelkim zwierzęciem ziemi i nad wszelkim ptactwem nieba. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morza w moc waszą oddane. Wszystko, co się rusza i co żyje, wam będzie na pokarm. Jako zieloną roślinę oddałem wam wszystko. Wszakże istoty z życiem jej, z krwią jej, jeść nie będziecie. W szczególności krwi waszej, służącej życiu waszemu, poszukiwać będę. Z ręki wszelkiego żywota poszukiwać jej będę i z ręki człowieka, jednego, z ręki drugiego, Poszukiwać będę życia ludzkiego. Kto przeleje krew człowieka przez człowieka, krew jego przelaną będzie. Bo na obraz Boży stworzył człowieka. Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie, rozpleniajcie się na ziemi i rozmnażajcie się na niej. I oświadczył Bóg Noachowi i synom jego z nim i rzekł, ja zaś oto stanowię przymierze moje z wami i z potomstwem waszym, po was. I z wszelką istotą żyjącą, która z wami, w ptactwie, bydle i wszelkim zwierzęciem ziemi przy was, z wszystkimi, co wyszły z korabia, z wszelkim zwierzęciem ziemi. I utwierdzam przymierze moje z wami, żeby nie było już zgładzonym wszelkie ciało przez wody potopu, i nie było już potopu dla zniszczenia ziemi. I rzekł Bóg. Oto znak przymierza, który ustanawiamy między mną a wami i między każdą istotą żyjącą, co z wami była na czasy wieczne. Łuk mój kładę na obłokach, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. I będzie, gdy oblokę obłokiem ziemię, a ukaże się łuk na obłokach, wtedy wspomnę na przymierze moje, co między mną a wami i każdym jestestwem żyjącym, we wszelkim ciele, a nie staną się już wody potopem, aby zniweczyć wszelkie ciało. I będzie łuk w obłokach i spojrzę nań, abym wspomniał na przymierze wieczne między Bogiem a każdym jestestwem żyjącym w wszelkim ciele, które jest na ziemi. I rzekł Bóg do Noacha, Oto znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkiem ciałem, które jest na ziemi. A byli synowie Noacha, którzy wyszli z Korabia, Szem i Ham i Jefet. Ham zaś był ojcem Kanaana. Ci trzej to byli synami Noacha, a z tych zasiedliła się cała ziemia. I począł Noach mąż roli i zasadził winnicę. I napił się wina i odurzył się i obnażył się we wnętrzu namiotu swojego. I ujrzał Ham, ojciec Kanaana, nagość ojca swojego, i powiedział do dwom braciom swoim na dworze. I wzięli Szem i Jefet szatę, i włożyli ją obaj na ramiona swoje, i podeszli wstecz i przykryli nagość ojca swojego. A oblicza ich były odwrócone, że na gości ojca swego nie widzieli. I obudził się Noach po winie swojem, i dowiedział się, co uczynił mu syn jego młodszy. I rzekł: Przeklęty Kanaan, sługą sług niech będzie braciom swoim. I rzekł: Błogosławiony wiekuisty Bóg Szema, a niech będzie Kanaan sługą im. Niech rozprzestrzeni Bóg Jepetowi i niech zamieszka w namiotach Szema, a niech będzie Kanaan sługą im. I żył Noach po potopie 350 lat. A były wszystkie dni Noacha 950 lat. I umarł. A oto rodowody synów Noacha, Shema, Hama i Jefeta. Urodzili się im bowiem synowie po potopie. Synowie Jefeta, Gomer i Magog i Madaj i Jawan i Tubal i Meszech i Tyras. A synowie Gomera, Ashkenaz i... Ryfat i Togarma, a synowie Jawana Elisza i Tarszysz, Kittim i Dodanym. Od tych rozeszły się pomorskie narody, podług ziem swoich, każdy podług języka swojego, podług plemion swoich, podług narodów swoich. A synowie Hama Kusz i Mizraim, i Put i Kanaan. A synowie Kusza Seba i Hawila, i Sapta, i Rama i Saptecha, a synowie ramy Sheba i Dedan. A kurz spłodził nimroda. Ten począł być mocarzem na ziemi. Był on mocarzem, myśliwym przed wiekuistym. Przeto się mawia jako nimrod mocarz, myśliwy przed wiekuistym. A był początek panowania jego w Babelu i Erechu i Akadzie i w Kalne w ziemi Szynear. Z ziemi tej wyszedł do Aszuru i zbudował Ninewę i rehobot ir i Kalach. I Resen między Ninewą a Kalachem. Ono to owym miastem wielkim. A Micraim spłodził ludów i Anamitów, Lechabitów i Naftuchidów. I Patrusów, i Kasluchów, z których poszli Peliszty i Kaftory. A Kanaan spłodził Cydona, pierworodnego swego, i Cheta, i Jebusyte, i Emoryczyka i Gargaszyte, i Chryjczyka i Arkijczyka i Synyte, i Arwadejczyka, i Cemaryjczyka, i Hamatejczyka. W następstwie zaś rozsiedliły się plemiona kananejskie. A była dziedzina Kananejczyka od Cydonu idąc do Gerar, aż do Azy, idąc do Sedomu i Amory i Admy i Ceboim, aż do Lesza. Oto synowie Hama podług plemion swych, podług języków swoich, w krajach swoich, podług narodów swych. I Szemowi również się narodziło temu ojcu wszystkich synów Ebera, bratu Jefeta, najstarszemu. Synowie Szema, Elam i Aszur i Arpachszat i Lud i Aram. A synowie Arama, Uc i Chul i Geter i Masz. A Arpachszat spłodził Szelama, a Szelach spłodził Ebera. A Eberowi urodzili się dwaj synowie, imię jednego Pelek, gdyż za dni jego została rozdzielona ziemia, a imię brata jego Joptan a Joktan spłodził Almodada i Szalefa, i Hocarmaweta i Jeracha, i Hadorama, i Uzala, i Dyklę, i Obala, i Abimaela, i Szebę, i Ofira, i Hawilę i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana. I była siedziba ich od Meszy, idąc ku Sefar, aż do Góry Wschodniej. Oto synowie Szema podług plemion swoich. Podług języków swoich, w krajach swych, podług narodów swoich. Oto plemiona synów Noacha, podług rodowodów ich, podług narodów ich, i od tych rozeszły się narody na ziemi po potopie. I była cała ziemia mowy jednej i wyrażeń nielicznych. I stało się, gdy ciągnęli od wschodu, znaleźli równinę w kraju Szynear i osiedli tamże. I rzekli jeden do drugiego. Oto wyróbmy cegły i rozżarzmy je do żaru. I tak służyła im cegła miasto kamienia, a Smołowiec służył im za wapno. I rzekli. Oto zbudujemy sobie miasto i wieżę, której by wierzch w niebie, a uczyńmy sobie znamie, abyśmy się nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi. Wtedy wstąpił wiekuisty, aby zobaczyć ono miasto i wieże, które budowali synowie ludzcy. I rzekł wiekuisty, oto lud to jeden i mowa jedna u wszystkich, a taki początek ich przedsięwzięć, a teraz nie chybi im nic, co by zamierzyli wykonać. Oto zstąpmy, a pomieszajmy tam mowę ich, aby nie zrozumieli jeden mowy drugiego. I rozproszył ich wiekuisty tamtąd po powierzchni całej ziemi. I tak przestali budować miasta. Przeto nazwano imię jego Babel, gdyż tam pomieszał wiekuisty mowę całej ziemi. Z tamtąd też rozproszył ich Bóg po powierzchni całej ziemi. Oto rodowód Szema. Szem miał 100 lat, gdy spłodził Arpachszada na dwa lata po potopie. I żył Szem po spłodzeniu Arpachszada 500 lat, i spłodził synów i córki. A Arpachszad przeżywszy 35 lat, spłodził Szelacha. I żył Arpachszad po spłodzeniu Szelacha 403 lata, i spłodził synów i córki. A Szelach przeżywszy 30 lat, spłodził Ebera i żył szelach po spłodzeniu Ebera 403 lata i spłodził synów i córki Eber zaś przeżywszy 34 lata spłodził Pelega i żył Eber po spłodzeniu Pelega 430 lat i spłodził synów i córki a przeżywszy Pelek 30 lat spłodził Reu i żył Pelek po spłodzeniu Reu 209 lat i spłodził synów i córki Reu zaś przeżywszy 32 lata spłodził Seruga i żył Reu po spłodzeniu Seruga 207 lat i spłodził synów i córki. Serug zaś przeżywszy 30 lat spłodził Nachora. I żył Serug po spłodzeniu Nachora 200 lat i spłodził synów i córki. Nahor zaś przeżywszy 29 lat spłodził Teracha. I żył Nahor po spłodzeniu Teracha 119 lat i spłodził synów i córki. Terach zaś, przeżywszy siedemdziesiąt lat, spłodził Abrama, Nachora i Harana. A oto dzieje Teracha. Terach spłodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran spłodził Lota. I umarł Haran w obliczu Teracha, ojca swojego, w kraju rodzinnym swoim, w ur -Din. I pojęli sobie Abram i Nachor żony. Imię żony Abrama – Saraj, a imię żony Nachora – Milka. Córka Harana, ojca Milki i Iski. A była Saraj niepłodna, nie miała dzieci. I wziął Terach Abrama, syna swego, i Lota, syna Harana, wnuka swojego, i Saraj synowe swoje, żony Abrama, syna swego, i wyruszyli i inni z nimi z urka z Dim by pójść do ziemi Kanaan. I doszli aż do Haranu i osiedli tam. I były dni Teracha 205 lat, i umarł Terach w Haranie.